Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Jedziemy pyskać sobie na chwasty kukurydzy. Mamy czerwiec. Tam idzie. W głównym rogu 43 tysiące na koncie, 10 tysięcy zapłacone za paszę. Za mnie go miałem 53, byczki kupione. Wszystko jest ogarnięte, więc mam elegancko, mogę wam pokazać. Cielaczki kupione, widzicie, 30 sztuk byczków, kwota 24 tysiące złotych, więc możemy, mamy, tak to się mówi, z głowy. Byczki zakupione, to sobie rosną w każdym miesiącu. Dzień, ile? 4 dni, 6 dni temu, coś w tym stylu, przywiezione. Trzeba teraz podpatrzeć wszystkie te byczki, czy będą tylko... będą zdrowe, czy nie będą zdrowe. No wiadomo, różnie to bywa, a tam jaki bycek będzie, tego nikt, człowiek o tym nie będzie wiedział. To będzie po fakcie wychodziło. No jedziemy. Patrz, jakie kwasty teraz. No musimy to obyskać, no bo... No nie patrz, no nie wyjdzie mi się to wszystko. To jakoś ogarnąć. Te kwasty. No i jedziemy. Lecimy, nie wiem, od tamtego brzega może. Trochę się boję z innej strony. Wiecie czego? Ja bym tego złożał nie przypalił sąsiadowi. No to kurwa, na kupę tutaj. Sąsiadowi ładnie rośnie. Te chwilę chcę chodzić oczywiście. Wyskiwaczy, no bo co by innego mogło chodzić? Wyskiwaczy jest coś cudownego, czy dziecko idealnie się nadaje do takich prac. Odnośnie, czekajcie, może trochę mniejszym biegiem, co pojedzie, no 8 na godzinę. I taki szybki odcinek, nie przygotowywałem nic więcej, szczerze mówiąc. Chociaż jedną rzecz możemy zrobić. Możemy jedną rzecz zrobić i być może to dzisiaj zrobimy. Czyli jeszcze przedstawię wam nabytek, który był już dawno zapowiadany, który był dobrze zapłacony, który już był, miałby dojechać, no i później właśnie dojechał. Ile później? No, czyli kupiłem tego case'a Internationala do paszowozu. Jak wspomniałem, już dłuższy czas, od lutego mi znajomy go ogarniał. Bo go kupiłem od niego, on sobie go sprowadził i ja po prostu od niego to odkupiłem, bo troszeczkę dla niego to za mały ciągnik, a dla mnie do paszowozu 71 koni na razie myślę, zdaje, że będzie dość nowym ciągnikiem. No pojedziemy, no wam to pokażę, wam trochę rozpierdzie na pół gospodarce, bo tak na szybko wszystko porobione, tak tam machnięte to postawione, tam postawione to wszystko, no ale życie, proszę państwa, życie. No i co zrobić? Macyk. Tylko to da się wykręcać. Nie wiem, czy ogólnie tak sobie nie pojechać naokoło. No, troszeczkę trzeba nagnąć, powiedzę. A wiadomo, czy jest, aż takiej krzywdy nie zrobi. Ja by to zrobił case, czyli... ususik duży. No i to trochę przepustów jest. No nic na to człowiek nie poradzi, no jednak te tak zwane gapy swoje żniwo zebrały. Więc tutaj się nie ma co dziwić. No zresztą zwierzętka też mogą żyć. Więc no nie ma co się tutaj, nie ma co się smucić. A się cieszyć, bo i tak w ogóle ta kukurydza będzie w tym sezonie. To i tak jest luksusowo. Tak, łączka, malutki pospasowane, czy na tym pozłożone, no bo to parę dni, tydzień czasu na wieżę, więc jeszcze nie pozwoziłem, ale to jest chwila, moment, pozwożę te malutki, sobie tam jeszcze te pewności owieję, bo teraz troszeczkę jest słonecznie, to nie ma takiej tragedii. O pysku widzę, że dość sporo idzie. To nie ma to tamto, myślałem, że troszeczkę będzie tego mniej szło, no ale... No, trzeba będzie chyba dwa opyskiwacze tutaj zapiąć.
Chociaż dobra, mało ważny środek mam. Wydaje zakupiony, że tam nie ma bidy. Skranów jej pociągnie. Wszystko będzie elegancko. Wiecie, wolę jechać wolniej. Z tego względu, żebyśmy mieli trochę lepiej to ogarnięte. Właśnie moglibyśmy troszeczkę szybciej pewnie jechać. 8 na godzinę, tak czy tak, no to widzicie. Czyska sobie lata. Też się ogólnie stawiam ostatnio nad sprzedażą te 30, bo ona coraz mniej robi tego w tym polu, ale stwierdziłem chyba jednak, że ona zostanie tutaj faktycznie do końca, z tego względu, że ona jest dla mnie ciągnikiem początkowym, tak, ciągnikiem, który był tu kupowany razem z gospodarstwem. No i szkoda mi tego, będzie chyba tej 30 sprzedaż po prostu. Choćby miała stać, czy przy opyski baczy, czy przy czymkolwiek, przy jednej pracy polowej. Wydaje mi się, że jak najbardziej, no będzie to tak fajnie. No bo szkoda mi. Czemu najmniej nie było szkoda? No bardziej była sterana, ale ta jak najbardziej jest no dla mnie lepszym ciągnikiem. W sumie jest chyba najlepszym ciągnikiem, jaki jest możliwy mimo wszystko. Wiadomo, troszeczkę wybaczcie mi tak, że jeżdżę. Powinienem jeździć normalnie w rzędach, jeżdżę tak po kłosie, no ale tak chciałem, tak powiem, teoretycznie tak powinienem mieć. No jednak, wiecie, no farming troszeczkę to inaczej odczytowuje. Bo patrzcie, ja jadę po śladach zasiewu normalnie, ale jednak tutaj tekstura sama w sobie no, troszeczkę inaczej idzie, no, więc tu przymknijcie oko na to, że tak właśnie to wszystko jest. Miałem gościu przyjechać, się liczyć zasiew kukurydzy, zapasowanie, myślę, że za dzień przyjadą, no to jest 9 tysięcy. Przepraszam, nie, zasiew kukurydzy już mi został rozliczony. Przepraszam, bo już mi się mylą, osoby mi się mylą. Zasiew kukurydzy już został gościu rozliczony, znaczy rozliczył się. Teraz tylko brak mi zasiano kieszonkę i zasiano, no tutaj to dość sporo zrobiłem. Mimo wszystko, ponieważ zarobiłem 13 tysięcy, bo tam miał po 20 kulek z hektara siana, no po 20 to macie 400 zł, razy teraz 10, to macie 4000, no się na kieszonka dość droga w tym roku wychodzi, bo 90 zł, od balota z folią, z tym wszystkim, no to mi wyszło tam też, jak się nie mylę, pierdolę, przepraszam bardzo, 200 walotów po 20, to jest 4000, dobrze, dobrze, no i teraz siano kieszonka też sporo, u niego też była właśnie dycha i właśnie siano, no suma suma wyszło mi 12, było 13 tysięcy. Bo tam jeszcze pojechałem do jednego sąsiada, pojechałem do jednego, drugiego. No i mnie się zeszło. 13 tysięcy jeszcze mam przywieźć, więc będzie taki tragedii z kątem. Ale powiem szczerze, że jeśli się rozwiniemy, to raczej już tymi chyba usługami tak człowiek nie będzie cisnął. Po prostu, żeby mieć tylko pieniążki na to, żeby to ogarnąć wszystko. Dobra, czyli tak, musimy wyłączyć, musimy mieć pieniądze, coś na gospodarkę. Chociaż ja to chyba spauzuję, wiecie? I zaraz wrócę. Szybciej było. No, tankowałem się już. Zresztą znowu do pola. No, ja blisko to wiecie, mogę się co chwilę tutaj spozować, ale wiecie, nie chciała zarządzać tutaj samą jazdą. Właśnie na te pole itp. Więc mówię, tutaj sobie spozuję, ale teraz już włączam, żeby było już lepiej. No, jak widzicie, troszeczkę idzie tego opysku. Wiecie, to jest taki trochę dość mocniejszy środek tego wszystkiego na te kwasty, więc myślę, że to powinno od razu na strzała załapać. To tak powiem, zdusi to wszystko. Ale tak finalnie będzie, zobaczymy. Szczerze przydałby się opyskiwacz z 15 belką. Już nie ukrywam. Trzeba niechać coś popatrzeć. Bo tutaj mam 8 metrów, belkę, dość wąski ten opyskiwacz, no ale wiadomo, 30
Jak najbardziej. Chociaż 600, 15 belka też była zajebista. Właśnie do 30. No ale czy... trafi mi się jakiś fajny opyskiwacz w niedużych pieniądzach. Fajnie by było jakiś mieć naprawdę już spory opyskiwacz, tak? To 600 to już mi się zdaje, że jest takie minimum, żeby jednak tutaj... Nawka jest 150 litrów na repta, to jest tak... No może być. Ale chyba 200 litrów wolał. Chociaż, wiecie, zależność od środka, każdy jak inaczej pyszcze, ja przeważnie w życiu realnym pyszczę 200, maksymalnie 220, zależność jak tam pompa ustawioną na pompie i na jakim biegiem sobie jeżdżę, bo wszystko zależy, właśnie od tego jest. Ale jak chcę tak mniej dać środka, znaczy zrobić mniej wody, a więcej środka dać, to ze piątką jeżdżę. I to samo wychodzi, a lepszywanie to jest tak, że czwórką, trzydziestką sobie pyszczę, no i wtedy wychodzi mi około 200, 210, tak dokładnie 210 litrów na hekta wychodzi mi po PS-ku. Tutaj tak mniej więcej powinno tak samo wychodzić, no bo troszeczkę tutaj ten modzik dużo zmienia, które daje te wartości, dodanie ujemne odnośnie sezonu, zużycie opysków, zużycie nawozu, zużycie no, przekaz maszczy rzeczy, więc to się nie ma co dziwić. Ale wiecie, to się na spokojnie wszystko ogarnia, wszystko jest elegancko, no, to się nie ma co, proszę, nie srać z tym wszystkim. więc takiej tragedii tutaj w sumie to nie ma. No i tak, kończymy tutaj opysk. Czekajcie. Dobra, wracam. Sobie pauzował, zadawiał po troszku, ale zawsze coś tam chcę zrobić, bo przeważnie troszeczkę teraz robi mnie to już od razu. Bo jak sobie jadę w opyski, masz na dobre opyskiem, to już później zrobię. Tego nie zrobię. No to chyba sobie troszeczkę było, no nie ukrywam. Pole, wiecie, no to jest pierwszy sezon. To było skontaktowane na spontanie z tego względu, że no i po prostu nie miałem co powiedzieć. Więc musiałem coś tutaj wymyśleć. A szukać daleko pola. Tanie było, to też bez sensu. No mnie koło gdzieś jeszcze łąkę znaleźć, no tam nie ukrywam. Ale czy znajdę, tego wam nie powiem, bo chciałbym jeszcze jakąś łąkę dorwać. Oczywiście nie dużych pieniądzach, bo teraz mogę powiedzieć, że pieniądze, które już posiadam, nie są już stricte do, tak powiem, do inwestowania. To już są naszej bardziej do spłacania kredytu. Tutaj dzisiaj prawdopodobnie zaraz spłacimy. Na pewno spłacimy, bo musimy troszkę się odbić od dna, że tak powiem. Bo wiadomo, ten jeden kredyt spłacimy praktycznie pewnie do końca, jeśli wskupuję zgodnie z moim stanym planem, bo ta sobie stoi wodowaczka oczywiście tutaj już pięknie. No dobrze, biega w stanę. No i to. I lecimy sobie, zaraz wam pokażę tego. Paszowoza, paszowoza mówię, internacjonala, jak tego wiem. Takiego internacjonala koszt 29 800 zł. Tak wszystko wyszło. Częściami tam nie było jakaś tam mocno do roboty ten case. On miał, kupił za jakieś 15 tysięcy bodajże, bo on był do remontu. Dawało się do remontu bynajmniej ten case, no ale udało się go tak zrobić, żeby troszeczkę go poprawić wizualnie. Ale mówię, że jak z chęcią go wezmę, no to wiadomo, zrobiliśmy go tak, żeby po prostu tylko był i przede wszystkim, żeby miał walek, bo no i ten napęd przede wszystkim, bo wiadomo, ja mam takie, no jak widzicie, tereny są takie różniste. Więc tutaj dlatego też musiałem troszeczkę bardziej pokombinować. No znajomy troszeczkę się trochę też nałowił pod tym względem, żeby to po prostu miało więcej nogi ten case international. No ale podoba mi się. Mamy trzeciego byka, na sesji się nie patrzcie, bo przetestowali go jeszcze. Więc myślę, że tak tego paszowozu 71 koni może mieć taki problem, ale maje mi się z tym nowej myśli, że jednak tak nie będzie. Dobra, tutaj ogólnie wszystko polikwidowałem tutaj odnośnie jak to się mówi? Jezu, tych poli
Landeki. No, zdawałem wszystko, popoczciwałem, zdobyłem sobie TMR. No i tylko TMR został mi tutaj do tej obory, szopy, żeby po prostu móc sobie komfortowo tutaj uogarniać. Więc robimy sobie jeden myk. Idziemy. Odpalimy Internationala. Sobie. Mamy 4500 litrów betki, czyli mogę sobie tutaj pakować 5-6000 litrów kiszoneczki. Będę się przybyć z tego z krokodyla, a szpilki prawdopodobnie, bo nie chce mi się teraz sudować. Chociaż nie, będziemy sobie chyba kejsem pojedziemy teraz. Więc tak sobie zrobimy, to niech się też się odgrzewa. No jest rozpierdziel na gospodarstwie, bo tak mówię, te podpinane jakieś tak nocone, no ale bardziej minął, bo... No jest, tutaj musiałem zrobić jakiś przegląd, bo coś tutaj strzelił jakiś wąż, może hydrauliki. Szybko go odpiłem, zrobiłem. Teraz nie miałem czasu, żeby go przepiąć. No ale wszystko jest elegancko. Case jeszcze stoi z drabiarką tego względu, że znajomym go pożyczyłem. Bo chcę taką kupić. Nie, dobra, trzymaj. Mówię razem z tym silnikiem, mi to różnicę nie robi. Więc... Mówię, niech sobie tam pojedzie znajomy na spokojnie, mi się tam nie śpieszy. Z tym wszystkim. Na tym jedę opinię z drabiarki. Tylko sobie wezmę... pewnie po belkę siana sobie. Bo na razie tylko oczywiście trzeba szpilki zapciąć. Szpilem. Do tego. Pyk, lecimy. No jest troszeczkę tutaj tego. Nie, takiej kurna zgadzasz. Muszę tak też dobrze jakoś pomyśleć teraz, jak to ogarnąć. Sobie pod tym gdenny, żeby wiecie, jakoś to miało ręce i nogi. Po prostu. Jakoś to miało wszystko, mówię, jeszcze raz ręce i nogi, bo naprawdę jest taki rozgadniacz, można jakoś fajnie porobić. No pasowałoby jakoś mieć wiaty, jakieś zadaszenie, wiaty, coś w tym stylu, to by byłoby tu i orzeszki, no ale na taką wiatkę ze 160, tak liczę gdzieś pewnie, chyba jak nawet jakieś tak pataniości pojadę, ale raczej pataniości też się zbytnio też z tego nie da zrobić. Weźmiemy sobie tak. Ja się mam blisko, to mogę sobie tak pozwolić. A to, żeby tak sobie zrobić. Z tym cianem. Będziemy teraz tak będzie skamiony faktycznie, że... Właśnie miałem, powiedziałem, że będę w płotki na tylko to gotował. No ale już sortowałem ile mogę. Tam też chyba parę kostek zostało, no a teraz muszę dać przecież waszą wodę, tego też nie będę teraz męczył, żebyśmy teraz sobie podjeżdżali pod kostki, cudowali, tworzyli. Robimy na szybko, robimy i będzie elegancko, dobra, teraz tak. Odpalama. Babeczek, nie ciasta, bo to musi być zrobione. Tutaj fajnie się prezentuje, pod tym względem. Jedyny minus, co sobie sprawdziłem, no to mam lekki problem z zadawaniem rzucaniem kiszonek tym, no, kuźwa. Rodaką, no ale to nie taki aż tak może mocny problem. Zresztą zaraz zobaczycie. Sobie tam teraz ładnie z to wymieszam, no bo jednak tutaj to musi być wymieszane. Musi wszystko być wymieszane. Załączone elegancko. Teraz tak. Zobaczymy jak mi to wyjdzie teraz. Ładowarką czerwony teraz lepiej. Zrzucać.
Mam nadzieję, że tak, no nie wiem. Tego. Ogólnie macie chyba to odcinek na środę już. Byśmy jakoś się na, jakoś by się tak by się spodobało jakoś to nagrywać. I męczymy się tego save'a, mimo że jest niedziela. Męczę tego save'a, tak powiem. Na akurat mam świadomy fajny dzień do tego, żeby to ponagrywać. Słuchajcie teraz, żebym ja tu miał teraz... No są jakieś takie niedociągnięcia pod tym względem, no ale myślę, że jakoś tam krzywdy nie będzie. Jakoś tam... Się to nie wiesz... O Jezu! Dobrze powiedział. No niestety, tak jest nieraz, że... Będą jakieś te lekkie problemy, no ale to tak wiecie, no tym się lekko liczę pod tym względem, no ale tragedii nie ma, mi się zdaje. Później źle podjechałem. Jak postaczali się, poszło stary umieszać. Zobaczymy, no mówię, tutaj trzeba nie na... Patrzcie, ja jestem teraz w dołku, proszę obozy w górce. Jeśli może być tam na równiejszym, to może było trochę lepiej. No ale tutaj to już nie będę przestawiał, bo mi się nad nie opiera. Patrzcie, na kieszonki miałem zostało. Nie wiem, ile mi starczy. Tego swojego jedzenia. To jest kukurydza. Tym bardziej, jeszcze wiec. Kukurydza na wrześniu. Do cięcia. O, czek sobie na wrześniu. Bo ja już na się czek powiedziałem. A nie wiem. Jednak to chyba mam tutaj jakichś takich lekkich problemów z tym, że mi to starczyło. Ale myślę, że źle nie będzie. No mu teraz się na kieszonka, żeby była, to bym wiecie, jednak nie musiał bykom dawać ni krowom, a tak to niestety muszę dawać wszystkim. Trochę pokombinować, trochę się na kieszonki byśmy dali z łożyczki kukurydzy i jakoś by tam się trochę nie zmieszało, tak to niestety no się nie da. Czekajcie, jak ja bym sobie tak zrobił. Wiadomo, trochę taka bzdura z jednej strony wychodzi, no ale trzeba sprawdzić. Jak podjedziemy to bliżej. Zobaczymy, czy tam troszeczkę lepiej, czy nie będzie. Tutaj zarzucić tej paszy, no zobaczymy. On troszeczkę trochę lepiej, no ale dobra, nie ma tak źle. No tak, odnosimy się trochę domiesza do reszty. Może go tak teraz wyrównamy. Barek jednak trochę na poście, na prosto chodził. No mi się zdaje, że pod paszowy z lepszego ciągnika nie muszę szukać, pandemując. Ale nie musiałem. No bo patrząc, nie chcę usłyszeć spiętego w paszowozie, nie chcę mieć spiętego case'a. Czy taki mały ciągnik? Takie pieniądze na niecałe 10 tysięcy, zdaje mi się, to jest źle. Więc naprawdę tak jak mi się zdaje, że tu nie ma z tym skin. Wiecie, właśnie jest przejestowany na polskie tablice, może spędzić się z tego sojusz na polskie. O kurwa, palety posprzątane. Zobaczcie. Na szybko się człowiek nagrywa. Musiał jakoś mam wiele nagrywania, tylko tak troszeczkę jest. No rozpię, może delikatnie mówiąc. Krótko mówiąc, co, delikatnie mówiąc. Zobaczcie, on elegancko wchodzi w paszowóz też, a ten na styk. Teraz tak, jak bym teraz już jedynkę ustawił, może będzie git. Niech se rzucę. I te 1-3 na godzinę, to jest idealnie pod paszowóz. Elegancko, dobra, wyłączamy, gasimy. No i nam troszeczkę życia przybyło, więc nie ma tragedii.
więc na pewno będziemy dała się widzieć raczej na lipcu, już na żniwach. Tak, na lipcu będziemy się widzieć. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki już nie będzie spodobał, to cię pierwszy komentarz, linki za wydanie. Nie, będzie raz do godziny. Na razie, cześć.